Będziecie uczestniczyć w wieczorze niezwykłym, bo to 15 lat przemknie przed Państwa oczami i zagości w Waszych sercach. Cóż jeszcze powiedzieć? Leć. Leć. Anielem jedziany. Piwnica jest tylko dla Ciebie dzisiaj. Tylko dla Ciebie. Leć i śpiewaj najpiękniej. Szanowni Państwo, Dorota Ślęzak. Było światło ostrego duszy, jego wzrok jak promienne zorze. Drgniałam takim będę posłuszny, tylko on mógł łaskać mnie może. Schylił się, zaraz o coś zapytał. Odpłynęła z twarzy krew cała, gdy już legła jak nagrobna płyta. W życiu miłości trwała. Nie kochasz, patrzeć już nie możesz. Przeklęty twa piękność to siła. Nie umiem iść się przez tworze, chociaż od dziecka miałam skrzydła. Jestem krakowianką z wyboru, bo przyjechałam do Krakowa 17 lat temu. Zaczęłam tutaj studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię angielską, a zamiar studiowania tutaj właśnie powstał już o wiele wcześniej. Przyszła Dorota Ślęzak do piwnicy. Właściwie tutaj się pojawiła tak jakby nagle i zapytała mnie: wiesz co, przyszłam tutaj, czy nie znasz kogoś, bo chciałabym śpiewać, kto by mógł zagrać ze mną na fortepianie, bo ja przyjechałam gdzieś tam z Opola i z Koźla i może kogoś byś mi polecił. I myślisz o mnie wciąż tak samo. Głosem o niesamowitym wyglądzie, która miała coś takiego, że z nią trzeba było grać prosto, bardzo prosto, tak, żeby właściwie nie zepsuć tego, co ma w sobie. To mi się tak spodobało, bo właściwie skłonność do minimalizmu jest od zawsze moim ulubionym sposobem wyrażania się, więc spodobało mi się, że właśnie ona jest taka teatralna, tak jak ktoś powiedział, jak z obrazu Tytiana gdzieś tam w ogóle taka prawdziwa. Natomiast tutaj
jako studentka pierwszego roku anglistyki obowiązkowo musiałam zaliczyć kurs właśnie i zdać egzamin z tego języka. Więc ja po prostu spędzałam takie niesamowite ilości czasu, ucząc się na pamięć tej łaciny, że za każdym razem, jak udało mi się pomyślnie zdać jakieś kolokwium, to na drodze kupowałam sobie bilet do gminy z podbaranami i przychodziłam tutaj na kawałkę. Pan dziś na serio się nie bierze, dziewczęce serce dzisiaj rzuca się w ofierze. Pan jest w towarzystwie miły, przykry guz, bo liczy się, bo liczy się tylko szpan i luz. A co ma zrobić taki ktoś, kto nie ma luzu? Czy pośród gruzu ma życie wieść? Czy wśród pamiątek słów początek ma wspominać? Na scenie to był chyba 99. To był Teatr Wielki w Łodzi, wielki galowy koncert, Piwnica pod Baranami. I to był chyba ten pierwszy raz, kiedy ja świadomie, już widząc, kim Dorota jest, co robi, czym się zajmuje, widziałam ją na scenie. A co ma zrobić taki ktoś, kto nie ma szpanu? Czy zdałam sobie sprawę, że Dorota wzbudza jako, jest to jakaś kategoria ciekawości, że ja chcę z nią pracować. Znowu, ja nie umiem tego wytłumaczyć. Może to, że ja bardzo wierzę w spotkania. My się poznałyśmy, to był 2003 rok, to było po koncercie 46-lecia Piwnicy pod Baranami w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. I to też była jakaś magiczna zupełnie sytuacja, ponieważ ja oczywiście krępowałam się do Doroty podejść. Ja byłam wtedy uczniem, albo kończyłam gimnazjum, albo zaczynałam liceum. Dorota zrobiła coś, czego ja się... Może, znaczy, oczywiście na to liczyłam, ale nie musiała tego zrobić, a wykazała się niesamowitą odwagą, bo zaufała temu szczeniakowi i zgodziła się. I przyszła następnego dnia na zdjęcia, zaczęłyśmy coś tam robić, coś próbować. Ta pierwsza sesja wyszła w ogóle strasznie i ja staram się o niej nie pamiętać. Natomiast zgadzała się na kolejne spotkanie i już efekty kolejnych spotkań można dzisiaj wieczorem zobaczyć w piwnicy. Działo się 16-15 lat temu. Od tamtego czasu zdążyłam skończyć studia, zdążyłam bardzo wiele rzeczy w życiu przeżyć, natomiast nie zmieniłam miasta, w którym zamieszkałam 15 lat temu. Kocham to miasto. Przyjdzie noc, może nieuchwytnie godzina przed świtem, zaświatowo łanie, kiedy ulicę biedną widać rano, spojrzysz i zabij, kiedy ciało nie znalazł przy nic, pod siebie usuwają się rozczarowani. Kiedy ludzie tak coś się nie widzą, spać muszą razem, sprzeciwko, bardziej jeszcze sami. Pomódlmy się za nich. Samotność płynie całymi rzekami. Następna płyta jest na razie tylko w sferze moich rozmyślań. Kiedy te moje rozmyślania się zmaterializują, się okaże. Natomiast pozycje
pasje takie, które mogłabym zamieścić na tej płycie, już sporo ich jest. Nazajutrz wyślesz pilną depeszę, ja na spotkanie zaraz poświeszę. Powiesz, że jestem jedynym cudem, że ćmy uwielbiasz, a zwłaszcza. Rudy, a coś przy swoim znaku zostanę, że nie są rudy, nie, nie, nie. Nie, ale mi zatrzasnę czarów złocistą.